Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności. Wartość bezwzględna z x plus 6 większa od 3. Jak my to rozwiązujemy? Robimy to w ten sposób. Zaznaczamy sobie oś x. Na osi x zaznaczamy liczbę przeciwną do tej, co stoi tutaj. Jak tu jest 6, to my sobie zaznaczamy minus 6. Jakby tutaj stało 7, byśmy zaznaczyli minus 7. Jakby stało na przykład minus 5, to tutaj byśmy zaznaczyli 5, czyli zawsze liczbę przeciwną. I teraz odmierzamy sobie o tyle jednostek w prawo, czyli o 3 jednostki w prawo i o 3 jednostki w lewo. Jak od minus 6 pojadę o 3 jednostki w prawo, to będę miał minus 3. Natomiast jak od minus 6 pojadę o 3 jednostki w lewo, to będę miał minus 9 w tym miejscu. No i ostatni etap to jest, patrzymy na ten znak. Jak tu jest znak większe, to nam się przedziały rozjeżdżają od minus 9 w lewo i od minus 3 w prawo. Jeśli to byłby znak mniejszości taki, no to nasz przedział byłby zamknięty, wyglądałby w ten sposób. Teraz jeśli byłby na przykład z kreską, to byśmy kółka zamalowali w tych przedziałach. I tak samo tutaj byłoby z kreską, tutaj też bym zamalował. No ale my nie zamalowujemy, bo tutaj nie było kreski, czyli odpowiedzią, zobaczmy, która odpowiedź będzie pasowała, to będzie odpowiedź C od minus nieskończoności do minus 9 i od minus 3 do plus nieskończoności.